No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. Witam w ten piękny listopadowy wieczór, a dziś będę mówić o warstwie drenażu na dnie doniczki i dlaczego ja takiej warstwy nie używam. Zapraszam na mój film. A więc tak, warstwa drenażu na dnie doniczki. Jest to jedna z tych teorii, która narodziła się w latach 60. i na chłopski rozum ma to sens. No bo jeśli weźmiemy taką doniczkę, nasypiemy kilkucentymetrową warstwę żwirku czy też keramzytu, te korzenie w wodzie nie będą stały, będzie to jak najbardziej dodatni element do każdej rośliny doniczkowej, jako że po pierwsze ziemia przez otwór nie będzie wlatywać, a po drugie odprowadzi to warstwę wody. Ale czy na pewno? Otóż najnowsze badania sugerują, że jest wręcz przeciwnie. I w dzisiejszym odcinku postaram się obalić ten mit. Najpierw Wam opowiem, dlaczego tak się dzieje, a potem na koniec filmu dodam kilka rad, które możemy zastosować, aby zwiększyć przepuszczalność podłoża i żeby spowodować, żeby przelanie wodą nie zabijało nam roślin, jako że najczęstsza przyczyna, która zabija nam rośliny doniczkowe, jest to właśnie przelanie ją wodą. Kilka dni temu zrobiłem na swoim kanale ankietę, jakie jest Wasze zdanie na temat warstwy drenażu, czy to w postaci żwirku, czy keramzytu na dnie doniczki. I muszę powiedzieć, że wyniki tej ankiety bardzo mnie zdziwiły. Po pierwsze, aż 77% uważa, że taki drenaż jest potrzebny. 13% uważa, że nie jest ani dodatni, ani ujemny. 12% uważa, że jest zbędny. I jedynie 8% uważa, że jest szkodliwy. Natomiast tutaj, i to nie mówię, że jesteśmy lepsi czy gorsi, ta teoria już niestety odchodzi w zapomnienie. Już nikt nie daje warstwy drenażu na dno doniczki. I za chwilkę opowiem, dlaczego tak się dzieje, a co używamy, jeśli mamy doniczkę z otworem drenażowym. Używamy czy to zwykłego kamienia do przykrycia tego otworu, czy używamy na przykład potłuczonej starej doniczki, czy jak moja koleżanka z Tajlandii, używamy po prostu fragmentu łupiny orzecha. A jak to stosujemy? Po prostu na dnie doniczki dajemy kamień, zakrywamy ten otwór wylotowy. Jak widzimy, żadna ziemia nam nie wypadnie, a drenaż nie będzie potrzebny. I teraz tak. Żeby zrozumieć, co się w takiej doniczce dzieje, musimy zrozumieć dwa terminy z hydrodynamiki. Jeden to jest, po angielsku nazywa się perched water table, po polsku usadowione zwierciadło wody. Natomiast drugi to jest capillary action, czyli zjawiska kapilarne. Zjawiska kapilarne, czyli to zasysanie wody od spodu, jeśli na przykład wsadzimy gąbkę tylko do wody dolną część, po jakim czasie cała gąbka będzie wilgotna. Podobnie dzieje się z wodą w doniczce. Jeśli wsadzimy doniczkę na podstawkę z wodą, ona też nasiąknie nam tą wodą. Natomiast drugie, bardzo ważne zjawisko, które właśnie powoduje, że ten drenaż na dnie doniczki nie jest skuteczny, to jest to usadowione zwierciadło wody. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż może zademonstruję najpierw na przykładzie gąbki. A więc tak, to jest gąbka, którą mam w wodzie. Teraz ją wyciągnę i patrzcie, co się dzieje. Ona jest cała mokra. Ta woda spływa, tak? Ta doniczka, tak jakbyśmy podlali. Załóżmy, że to jest nasza ziemia w doniczce. Podlewamy naszą ziemię. Ziemia jest cała mokra. Spływa, ale nie spływa z całości. Gdy tu jest stosunkowo sucha i ściśnięcie niewiele daje, jeśli tutaj jest cała mokra, ścisnę, zobaczcie, ile jest wody. I to właśnie jest to usadowione zwierciadło wody, po angielsku perched water table.
To powoduje nam, że jeśli podlewamy tak samo w doniczce, górna warstwa jest stosunkowo sucha po podlaniu, jest wilgotna, ale nie jest mokra. Natomiast spód jest bardzo mokry. Jak tu widzimy, tu ściskamy, to się niewiele dzieje. Jeśli ściśniemy tutaj, tam jest aż tyle wody. I dokładnie to samo występuje zjawisko w doniczce. A jak to wygląda w doniczce? Pozwólcie, że Wam pokażę. Jeśli mamy doniczkę, jeśli nie mamy warstwy drenażu w tej doniczce, jeśli jest tylko ziemia, mniej więcej na tym poziomie, to będzie nasze usadowione zwierciadło wody, czyli ta ziemia tutaj będzie bardzo, bardzo mokra. Tutaj będzie wilgotna, tu będzie bardzo mokra. To nam daje te kilka w tej doniczce, te kilka centymetrów, w której te korzenie nie stoją w wodzie. A teraz, co się stanie, jeśli to napełnimy żywirkiem i keramzytem? Co się stanie? Te zwierciadło, usadowione zwierciadło wodne, przesunie się w górę. One ciągle będzie istniało. W tej doniczce one ciągle będzie istniały. I co się stanie? Zostanie przeniesione w górę. I ta część będzie mokra, a wilgotna będzie tylko te tu 1 czy 2 cm. I wtedy te korzenie, one cały czas będą stały w tej mokrej części wody. Nie będą stały tak, jak tutaj by miały, nie wiem, 8 cm wilgotnej, a 3 cm mokrej. Tutaj będą miały 3 cm mokrej, 3 cm, bo reszta zajmie nam ten drenaż. I dokładnie to jest to, co nam szkodzi. Wydaje nam się na chłopski rozum, że warstwa drenażu pomoże. Niestety, hydrodynamika, najnowsze badania, najnowsze publikacje na ten temat, wszystkie sugerują to samo. Warstwa drenażu na dnie doniczki daje nam więcej szkód niż pożytków. A teraz zróbmy mały eksperyment. A tu teraz taki mały test. Mam trzy doniczki. W pierwszej jest zwykła, uniwersalna ziemia doniczkowa. W drugiej ziemia z warstwą drenażu. W trzeciej jest ziemia pół na pół z perlitem. Do każdej wleję teraz litr wody. Na telefonie córy ustawię stoper i zobaczymy, ile zajmie, żeby przynajmniej pół litra wody zleciało. A więc lejemy pierwszą i włączam stoper. To jest zwykła, uniwersalna ziemia doniczkowa bez drenażu. Litr wody. Pół litra nawet nie zleciało. Zleciało 100 ml po mniej więcej 2 minutach. A teraz może zróbmy dokładnie ten sam test z ziemią, z drenażem. I zobaczymy, ile będzie po 2 minutach. No, a teraz to samo. Doniczka, w której jest w sumie połowa ziemi, bo reszta to jest ten warstwa drenażu. Tak samo litr wody i zobaczymy, ile będzie po 2 minutach. Ustawmy czas i jedziemy. Mamy 2 minuty i co się stało? Mimo, że jest dużo mniej ziemi, bo w tamtej doniczce była pełna doniczka, w tej jest tylko tyle, jest połowa tej ziemi, a spójrzcie, zleciało dokładnie 100 ml, dokładnie to samo w tym samym czasie. Czyli ta ziemia, mimo, że jest dużo mniej, przetrzymuje dużo, dużo więcej wody. A teraz ostatnia część eksperymentu, czyli ziemia
pół na pół z 5 litrem. I zobaczymy to samo. 2 minuty, 1 litr wody, pełna doniczka. Zobaczymy, co się stanie. Zresetujemy czas. Czas start i lejemy wodę. I sprawdzimy, co jest bardziej przypuszczalne. No i 2 minuty minęły i spójrzcie, a tu jest prawie 300 ml wody. I co jest najbardziej przepuszczalne? Ziemia z drenażem na spodzie, czy ziemia wymieszana ze żwirkiem czy z perlitem? Wszyscy znamy odpowiedź. Blisko trzykrotnie więcej wody wyleciało w ciągu 2 minut z tej doniczki, w której jest ziemia na pół, pół na pół z perlitem. I co nam ten eksperyment pokazał? Po pierwsze, że najbardziej przepuszczalnym podłożem jest to podłoże z perlitem. I to nie musi być perlit, to może być żwirek, to może być piasek, to może być nawet keramzyt. Ale wymieszajcie to z tą ziemią. To będzie dużo bardziej efektywne, jak widzieliśmy na załączonych filmach, niż danie tej warstwy na dno. Poza tym, co się stało? W pierwszej doniczce mieliśmy około 2 litrów ziemi. W drugiej doniczce mieliśmy około dolna część, ten litr prawie, to był ten drenaż. Pozostały litr to była ziemia. I co się stało? W obydwu doniczkach nasiąknęło mniej więcej 900 ml. A to co to oznacza? Że ta ziemia z drenażem była dużo, dużo bardziej nasiąknięta wodą, bo ktoś miała około tylko 1 litra ziemi. Ta druga miała 2 litry ziemi, a wsiąknęły dokładnie tą samą ilość wody. W coś nam się wydaje, mówię, na chłopski rozum, że będzie działać, naprawdę nie działa. Bardziej szkodzi naszą roślinę, niż przynosi pożytki. A co możemy zrobić, żeby poprawić sytuację, żeby sprawić, żeby ta ziemia była bardziej przepuszczalna, żeby ziemia stanowiła lepsze podłoże dla tych bardziej wymagających roślin? Po pierwsze, dobry otwór drenażowy to jest podstawa. Jeśli boimy się, że ta ziemia nam będzie wypadać, przykryjmy to zwykłym płaskim kamieniem, mówię, potłuczoną doniczką, czymkolwiek. Ta woda i tak odpłynie, a ziemia będzie nam stała, nie będzie tego drenażu. Po drugie, te dwie doniczki mają taką samą średnicę, ale ta jest wyższa. Co się stanie? W tej usadowione źródło wody będzie mniej więcej w połowie. W tej będzie w dolnej warstwie. Dlatego głębsze doniczki są lepsze dla roślin bardziej wymagających. Po drugie, używajmy doniczek ceramicznych przy takich roślinach. Jako że doniczka plastikowa nie przepuszcza wody, nie jest przepuszczalna dla powietrza. Doniczka ceramiczna oddycha. Poza tym nadmiar wody może odprowadzać parując przez swoją powierzchnię. To jest druga uwaga. Kolejna rzecz. Jeśli przesadzamy roślinę, przesadzajmy do doniczki, która jest rozmiar większa. Nie przesadzajmy do 5-10 rozmiarów większych, jako że wtedy ta objętość tej ziemi będzie dużo większa niż te korzenie są w stanie zaabsorbować tą wodę. I to sprawi, że ona będzie dłużej stała w tej wodzie. Jeśli to będzie doniczka tylko rozmiar większa, te korzenie szybciej zaabsorbują tą całą wodę i te korzenie nie będą stały, nie będą wiecznie stały w mokrej ziemi. Używajmy perlitu, używajmy piasku, używajmy keramzytu czy cokolwiek. Może być nawet pokruszona kora drzew. Mówię, ona się i tak rozłoży, ona pobierze nam troszeczkę, nie używamy świeżej kory, zróbmy to z przekompostowaną korą. Ale to sprawi, że ta woda, ta ziemia będzie dużo, dużo bardziej przepuszczalna i te korzenie nie będą stały w tej wodzie. I to naprawdę poprawi stan korzeni waszych roślin. A to jest bardzo, bardzo ważne. Jako że korzenie muszą mieć dostęp do świeżego powietrza, do tlenu. Inaczej niestety nam gniją. A
jak ja przesadzam, na przykład uprawiam swoje rośliny, które wymagają bardzo przepuszczalnego podłoża, to jest palma pakistańska. To Nanodops deciana, rosnąca naturalnie na pustyni w Pakistanie, potrzebuje bardzo dobrego drenażu. Jak widzimy, użyłem doniczki, która ma 21 cm. To sprawi bardzo przepuszczalne podłoże, ale to sprawi, że te usadowione źródło wody będzie mniej więcej tutaj, a ta cała część około 15 cm będzie po podlaniu wilgotna, ale nie mokra. I teraz tak, trzy dowody na to, że ta metoda jest skuteczna. Po pierwsze, powiedzcie mi, w naturze na jakiej głębokości występuje taka warstwa drenażu w postaci żwirku albo, nie wiem, keramzytu na przykład. No nie występuje, nie ma czegoś takiego, że warstwa drenażu, która nie ma ziemi, która odprowadza wodę, takie coś w naturze nie występuje. Po drugie, jedne z najbardziej kłopotliwych roślin, najbardziej skomplikowane, jeśli chodzi o proces podlewania, bonsai. Bonsai, czyli technika uprawy roślin, która była dopracowana przez kilka tysięcy lat. I co się okazało, że takie bonsai, które rosną właśnie w płytkich doniczkach, najlepiej rosną w podłożu, które na dno, a dole nie ma warstwy drenażu. Nie, jest ta warstwa o najmniejszej średnicy. Średnia średnica ziemi jest w średniej warstwie. Na górze jest ta najgrubsza warstwa ziemi. Nie ma tam warstwy drenażu. Nie ma też czosienicy. Następuje ta woda naturalnie ścieka i te korzenie nie mogą stać w wodzie. A po trzecie, powiedzcie mi, wszystkie szkółki, wszyscy producenci roślin, i to zarówno producenci, którzy produkują, nie wiem, chryzantemy czy bratki, czy ci, którzy produkują no najbardziej tropikalne, egzotyczne na przykład, nie wiem, palmy, tudzież rośliny, które je sprzedają, czy ktokolwiek z nich uprawia te rośliny z warstwą drenażu na dnie doniczki? Jeśli możemy się kłócić, jeśli chodzi o tanie doniczki, na przykład, nie wiem, bratki czy chryzantemy, bo faktycznie to są koszty. Jeśli chodzi już o bardziej skomplikowane rośliny, te, które są kosztują w tysiącach złotych czy w kilku tysiącach funtów, czy ktoś daje warstwę drenażu? I to nie chodzi o koszta. Nie, tylko oni już wiedzą. Oni wiedzą, że ta warstwa drenażu więcej da szkód niż zysków. Dlatego nikt już tego dzisiaj nie stosuje. Czy ktoś z Was kupił roślinę, która miała warstwę drenażu na dnie? Wątpię. I to już wszystko na dzisiaj. Będę się z Wami żegnać, a Wy proszę napiszcie mi, co myślicie o tym filmie, jak Wy rozwiązujecie ten problem. Ja zdaję sobie sprawę, że ta warstwa drenażu ciągle jest bardzo popularna w Polsce. Ja mówię, jeśli ktoś uprawia tą metodą przez wiele lat i działa, nie mówię, że musicie to skończyć. Natomiast jeśli macie problemy mimo tego, spróbujcie bez. Spróbujcie bez. Ja robię bez i mam dużo, dużo lepsze efekty niż kiedy miałem tą warstwę drenażu, bo też to stosowałem. Też się bawiłem w keramzy, żwirę na dnie. Niestety nie wszystkie rośliny, szczególnie palmy, bardzo mi przy tym cierpiały. I tak się nauczyłem, że w sumie lepiej bez tej metody. Czytałem, przydałem kilka książek, sprawdziłem kilka najnowszych opracowań naukowych. Wszystko wskazuje na to, według najnowszych teorii, że to więcej daje szkód niż pożytków. Ale mówię, napiszcie mi Wasze doświadczenia. Napiszcie mi, jak Wy rozwiązujecie ten problem. Co myślicie o metodzie bez drenażu, jeśli ją stosujecie, czy jeśli zamierzacie stosować, bardzo, bardzo chętnie poczytam, dowiem się, jak Wy rozwiązujecie ten problem. A teraz już, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć, pa, pa.